Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w Morrowind. Jestem Julius Wandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Przyćpijmy się trochę, ponieważ z tego co pamiętam, jak wejdziemy tylko tutaj, to czeka nas starcie. Tak, to jest to miejsce. O. Mamy właśnie te drzwi, o których mówiłem. Jedne są zapłapkowane. Dobra, moment. Nie 10 rzeczy na raz. Spokojnie. Tu widać ewidentnie, że coś się tutaj jest dodatkowego. Ty mi powiedz. Pięknie. Patrzę w przypadku na sztyletów, patrzę już na pchnięcie, bo pchnięcie naprawdę determinuje to, w jaki sposób te najlepsze obrażenia, nie? Dla naszych dla broni, tak? W tym przypadku. Okej, co to jest? O. Czyżbym o czymś zapomniał? Na to wygląda. Dobra. Uwaga, pułapka. Pułapkę zaktywuję przy pomocy sondy. Nie pamiętam, co o tym mówiłem, więc wolę to przypomnieć. Nawet jeśli mówiłem. A tu była czyjaś sypialnia. Jakie to dunmery są chamskie i nieokrzesane. Nawet materac zabrali. Okej. Okay. Tu, z tego co pamiętam, będzie też babka. Właśnie ta babka z włócznią, o której myślałem wcześniej. Babka rozbroja, umiejętność zabezpieczenia do 7 wzrosła. Super. To jest. Ty ma nordką. Ale patrzcie, zwróćcie uwagę, że ona też sobie nie trafia, nie? To znaczy, że jesteśmy od niej zdecydowanie lepsi. Mimo, że to była stalowa włócznia, nie? Też włócznie są obroniami wykorzystującymi głównie pchnięcie. Ten system w ogóle ciosów w Morrowindzie został moim zdaniem świetnie zrobiony i bardzo logicznie wręcz bym powiedział, no bo... O, modek partnerski, brać czy nie brać? Wezmę, wykorzystam, przy okazji pokażę wam, jak to działa. Używamy młotka, przenosząc go na naszą postać. Pojawia się takie mini, nie? Tu mamy wykorzystania, jakość 80. I tu mamy listę przedmiotów, które możemy naprawić. Jeżeli jakiś uda nam się naprawić, to to przechodzi do następnego, aż się wyczerpie albo lista przedmiotów, albo wykorzystania.
Niestety, ponieważ mamy bardzo niski poziom łośnowski wytrych, poziom płatnerstwa tylko 18, niestety tylko 18, to i tak mało. Ponieważ właśnie mamy taki poziom niski, a nie inny, to przez to przede wszystkim głównie nasza postać nie ogarnia sobie dlaczego nie ogarnia sobie po prostu tego wszystkiego, nie? Tutaj nie ma nic. Z tymi parowymi maszynami niestety nie da się nic zrobić. A dobra, przynajmniej chyba wszystko, nie? Latarnie, jeżeli byśmy bardzo chcieli, też możemy wziąć jakoś źródło światła. Niestety wszystkie źródła światła analogowe, że tak się wyrażę, tak? Czyli różnego rodzaju pochodnie, latarnie i inne świeczniki następują, wchodzą w slot tarczy. Paradoksalnie, jeżeli byśmy dzierżyli broń dwuręczną, to nie mielibyśmy z tym żadnego problemu. Niestety, ponieważ dzierżymy tarczę i broń, będziemy musieli... byśmy musieli zrezygnować z tarczy. Okej. Okay. Teraz tutaj. To jest to miejsce z dwoma korytarzami. Dobra. Ale. Czy tam nie było wejścia? Na górę. Jakiegoś. Chyba było. Bo to jest... bo tu jest zawał, widzicie. Dobra, tam coś jest. Czegoś nie odkryłem, patrzcie. Eksploracja. Morowic miał świetną mapę generalnie do takich rzeczy eksploracyjnych, ale dobra. Nic nie było, to był po prostu zawał za zawałem. Na zawale, zawał. Zawał na zawale, zawałem zawał poganiał. Widziałem wideo, w którym z ciekawostkami z Morrowinda, w którym było powiedziane, co znaczą te napisy na rurach. Kurczę, nie pamiętam co, ale wiem, że coś znaczą, że to nie jest randomowe napisy, nie? One po przetłumaczeniu można je przetłumaczyć na normalny język. No dobra. Myślę, że możemy spokojnie teraz wejść sobie na górę. Tutaj. Konkretnie jest przejście. O, właśnie. No. Okej. Komnata pustej dłoni, ale najpierw tutaj... Co w tym biurku się znajduje? Moneta. Dobra, monety sprzedamy, nie? Papier. Czysty papier można, z tego co pamiętam, zaklinać w zwój, żeby było śmiesznie. Więc, no tak, dobra. Sala otwarta, pusty dłoń. Kolego! You're hardly a match for me. Hey!
let you live. Oczywiście, jeżeli chcemy, możemy wyjść w każdej chwili z walki, odpocząć i wrócić z powrotem. Gość za nią nie pójdzie. Ale też odnowi swoje zdrowie w jakimś tam stopniu. Dobra, co masz? Otwarcie drzwi od Lucy'ego. Razy 3,73 sztuki złota po 30. Dobra, bierzemy. Tak patrzę po tych ciekawszych. Wyleczenie z choroby, rozproszenie. Żelazny kirys. Nie miałeś na sobie nic ciekawego, natomiast tutaj co jest? Tutaj już może być coś, co nas zainteresuje. Jak najbardziej, dwumiarowa moneta. I puchar za 30 sztuk złota. Dzbanek za 40, ale 8. To mi się nie opłaca. Mamy tą dwumiarową amigłówkę. Znaleziony przedmiot to dwumiarowa łamigłówka, którą kazał mi zdobyć Hasfat Antabolis. Gdy mu ją oddam, odpowie na wszystkie pytania o tajemny kult nerwaryjski, kult szóstego rodu. Możemy wracać do Hasfata, ale zanim ja to zrobię, jeszcze to się trochę pokręcę, bo z tego co pamiętam, to można tutaj... można było wygarnąć tutaj ciekawe fanty. Tutaj nic nie ma, tym ogólnie nie radzę też skakać z prostego powodu, bo można się zablokować. A nie znając lewitacji, to można się zablokować w miękki sposób, nie? Tak zwany softlock zaliczyć, czyli trzeba by było na nowo wszystko ten przechodzić od do ostatniego save'u. Więc generalnie radzę save'ować, tak samo zresztą w Gothiku. Ogólnie staram się i będę się starał nie robić głupawych aluzji, jako że niby Gothic lepszy i tak dalej. Bo jak najbardziej oczywiście trwa wojna między fanami Morrowinda i Gothica w czasach mojego gimnazjum. Ale po pierwsze, jestem na to za stary, na tą wojenkę, a po drugie... A po drugie uważam, że każdy ma taką grę, jaką uważa za słuszną. Ja mogę nie lubić Gothica, mogę mieć swoje racje przeciwko tej grze. No bo, widzicie, to jest tak. Gothic wiele obiecuje. Gothic wiele obiecuje swoim otwartym światem, eksploracją tego świata i tak dalej, ale w przeciwieństwie na przykład do Morrowinda, w Morrowindzie jest tak, że napotkasz jaskinię, wejdziesz do jaskini i tam zawsze coś znajdziesz. Jakąś broń, jakąś coś wartościowego, co można opylić, sprzedać i tak dalej. W Gothicu wejdziesz do jaskini, zabijesz jakiegoś przeciwnika, nawet z niego zbroi nie zedrzesz. To się da w Morrowindzie zrobić oczywiście. W Morrowindzie da się zdzierać zbroję z przeciwników, co w ogóle dla mnie w czasach jak grałem w Morrowinda to było dla mnie ło, mogę tak! Super. No, a z kolei w Gothicu się tak nie dało i co najwyżej można było zabrać gościowi broń, którą dzierżył i to wszystko.
A jaskinia, której bronił na przykład jakiś bandyta, czy jego dwóch kumpli, to tak naprawdę była... co było w niej? No, jakaś miksturka, może jakiś zwój mały i to wszystko. Koniec, kropka. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Interwencjalnym. Sylipoty zresztą to kupiłem. Jesteśmy gdzie? W Balmorze. No i bardzo dobrze. Idziemy do Gildii Wojowników. Nie zamierzam się wracać całą drogę do... całą drogę do Gildii Wojowników właśnie po to, żeby... Żeby... Tą drogę, żeby tracić czas. No, Gothic wiele obiecuje. Tak jak cenię tą grę za właśnie, za ciekawy świat, ciekawy pomysł, ciekawą nad fabułę, bo to nie jest tak, że nie lubię całkowicie Gothica. Ja przyszedłem Gothica 1 kilkukrotnie i mogę powiedzieć, że to kilkukrotne przejście tej gry pozwala mi stwierdzić, że mogę tej gry nie lubić. Bo więcej przeszkadza, a jednym właśnie rzeczy, która mi przeszkadzała w Gothicu, to, że Gothic w ogóle nie wynagradzał za eksplorację, przynajmniej jedynka. Dwójka Gothic była za bardzo przekombinowana. Już pod względem za bardzo upchana moim zdaniem. Nie miało się w pewnym momencie tam pola manewru, będąc pierwszopoziomowym bohaterem. Ale dobra, to o Gothicu mogę dyskutować. Pewnie zaraz się jakieś komentarze pod tym filmem pojawią, bo oglądamy spora ilość ludzi, która lubi Gothica. No niestety ja Gothica nie lubię. Właśnie dlatego, że Morrowind... Powtórzę to jeszcze raz. Morrowind to jest gra, w której spotkasz jaskinię, wejdziesz do jaskini, masz w jaskini bandytów, trochę złota, może jakąś broń w skrzyniach, bo często są to jaskini przemytników, i opylić te fanty w upełzacza, czy tam w jakimś innego handlarza, a jeszcze nawet może ci się trafić fajna zbroja, bo z przeciwniku może zbroję ściągać, jak najbardziej. W Gothicu czegoś takiego nie ma, niestety. Dobra, Hasfat. Tak? Jak tam przysługa, o którą cię prosiłem? Wspaniale! Właśnie tego mi było trzeba. Pozwól, że wezmę tę dwumrową łamigłówkę. A potem odpowiem na wszystkie pytania. Kajusa, o szósty rod i o Neweryczyka. Przy okazji, napisy na tym pudełku wyglądają na instrukcję, jak przy pomocy dwumiarowego klucza otworzyć jakiś konkretny zamek. Jeśli cię to interesuje, wróć tutaj po rozmowie z Kajusem, a może znajdę dla ciebie klucz, który zabierzesz do Arkn. No dobra, co wiesz o szóstym rodzie w takim razie? Ród Dagow to szósty ród, zaginiony szósty ród jeszcze w pierwszej erze. Ród Dagow zdradził pozostałe wielkie rody podczas wojny pierwszej rady. I został za to zdradzony, został za to ukarany. Chętnie odpowiem na wszystkie twoje pytania, ale dam ci też kilka notatek dla Kajusa oraz listę lektur, w których znajdziesz ciekawe wzmianki o szóstym rodzie. Historię czegoś, co nazywało się niegdyś szósty ród, znajdziesz w następujących pozycjach. Wojna pierwszej rady, święty Nerevar, Nerevar Księżyc i Gwiazda oraz prawdziwy Nerevar. Poszukiwania możesz zacząć od sklepu Dorisy Darvel w strefie kupców. Powinny tam być przynajmniej niektóre z powyższych tytułów. No dobra, a co wiesz o kulcie nerewaryjskim? Nerewaryjczyku, co wiesz? Popielni wierzą, że odrodzony Nerevar zjednoczy Dunmerów w walce z obcymi i przywróci
świetność narodowi bocznych elfów. Nerevar to legendarny bohater, którego świątynia uznaje za świętego. To ciekawe, kapłani Trójcy odrzucają te przepowiednie i prześladują heretyków wierzących ponownie nadejście Nerevara. Powiedz Kajusowi, że Sharn Gromus Gob będzie więcej wiedziała o wierzeniach i przesądach rdzennych mieszkańców prowincji. Dobra, coś o historii Morrowind wiesz? Nie będę cię zanudzał opowieściami o historii, od tego jest Kajus. Jeśli jednak naprawdę cię to wszystko interesuje, to przeczytaj książkę Eramanwe ze Słonecznej Twierdzy, zatytułowaną O Morrowind, prowincji cesarskiej. Mam nawet na zbyciu jeden egzemplarz. Poszukiwacz przygód naprawdę powinien wiedzieć, jak się mają aktualne wydarzenia. Kto się z kim nienawidzi, gdzie się szykują kłopoty. Takie rzeczy stwarzają okazje, które może wykorzystać obcy, takie jak ty. Dodano do ekwipunku o Morrowind. Aktualne wydarzenia? Wielkie rody nienawidzą się nawzajem. Kradzieże, morderstwa i zamachy są na porządku dziennym. Świątynia próbuje wytrzebić grupę rebeliantów zwanych jako szczepieńcy. Odszczepieńcy. Popielni koczownicy najeżdżają się nawzajem, mordują też kupców i pielgrzymów. Tajemny kult zabija cesarskich obywateli, jednak największym problemem jest zaraza. Porwa, potwory i choroby. Wedle miejscowych ich źródłem jest Czerwona Góra. Ten problem trapił okolice od lat, jednak ostatnio sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli. Zniknięcie krasnoludów. A, to już było, czytaliśmy, dobra. On dał nam jakąś książkę o Morrowind. To jest... Okej, to jest w miarę średnie, to poczytam, bo to też jest ważne. O Morrowind, prowincji cesarskiej Eramanwë ze Słonecznej Twierdzy. Tuż po podboju Hammerfell cesarskie legiony wyruszyły w drogę na północny wschód, na północne wschodnie Kresy Cyrodiil, zaś w Skyrim przygotowano potężną flotę inwazyjną. Choć cesarskie wojska i flota cieszyły się opinią niezwyciężonych, Rut Indoril i hierarchowie świątyni nawoływali do bohaterskiej walki w obronie ojczyzny. Rody Redoran i Tres opowiedział się przy Indorillach, podczas gdy Talwani pozostali neutralni, a Hlalu proponowali ugodę z cesarstwem. Kilka pomniejszych potyczek na granicach Czarnych Mokradeł nie przyniosło rozwiązania, ale i bagnisty teren nie sprzyjał sprawnej koordynacji działań legionów i floty. Wobec wojsk zgromadzonych na zachód od wieży Silgrad i Kragenmur, a także pod nocnym blaskiem i Kormaris, Morrowind mógł wystawić pośpiesznie zwołaną milicję wspieraną przez nieliczne grupy najemników Redoran oraz elitarne oddziały Gwardii Wyweka i Straży Świątynnej. Sprawę skomplikowała dodatkowo niechęć rodów Indoril, Tres, Hlalu i Tlwani do rozmieszczenia garnizonów przy granicy z cesarstwem. Indoril i Tres proponowali, by miast umacniać zachodnie kresy, wycofać się do centrum i nękać wroga partyzanckimi atakami. Hlalu wciąż obstawiali przy konieczności pertraktacji, a Tlwani zamierzali pozostać neutralni. Rut Redoran miał więc pozostać osamotniony w walce z wojskami cesarstwa na zachodnich granicach. Sytuacja odmieniła się całkowicie, gdy legendarny Vivek pojawił się osobiście w mieście nazwanym od swego imienia, ujawniając negocjacje prowadzone przez siebie z cesarzem Tiberem Septimem, w wyniku których Morrowind miała się przekształcić w cesarską prowincję, zachowując jednocześnie wolność wyznania i autonomiczne rządy. Wstrząśnięci hierarchowie świątyni, najwyraźniej i po niej poinformowani wcześniej o całej sprawie, przyjęli
wystąpienie Viveka kłopotliwym milczeniem. Indolilowie natychmiast przysięgli bronić ojczyzny do ostatnich kropli krwi, wspierani przez Rut Tres. Rut Redoran tymczasem w obliczu niespodziewanej szansy honorowego wyjścia ze swoich kłopotliwych zobowiązań opowiedział się po stronie Hlalu, głosząc chęć pokojowego rozwiązania konfliktu wobec takiego obrotu wydarzeń. Wkrótce dołączyli do nich również Talwani. Nic nie wiadomo o przebiegu pertraktacji Septima z Vivekiem, ani o ich miejscu i poprzedzających je przygotowaniach. Obydwie strony z wielką pieczołowitością chroniły uczestniczących w sprawie agentów. Na zachodzie spekulowano zwykle o udziale w negocjacjach z Ruin Arctusa. Na wschodzie podejrzewano, że Vivek zaoferował cesarzowi Numidium, które miało mu pomóc w podwoju Altmerów i wyspy Somerset, domagając się w zamian znacznych ustępstw w dziedzinie zachowania samorządności, tradycji rodowych, religijnych i swobody w Morrowind. Lord Kanclerz Wielkiej Rady, przedstawiciel rodu Indoril, nie zgodził się na podpisanie paktu, jednocześnie odmawiając dobrowolnego ustąpienia ze stanowiska. Wkrótce został zamordowany, a na jego miejsce wybrano Hlalu. Ciekawe. Lud Hlalu błyskawicznie wykorzystał okazję do wyrównania starych porachunków z Indorilami i w ciągu kolejnych tygodni wielu radców zginęło z niewyjaśnionych okolicznościach. W niewyjaśnionych okolicznościach chyba. To jest strasznie, kurde, źle tłumaczone chyba. To znamienne, w rozgrywkach między rodami przelano więcej krwi niż w starciach z cesarskimi legionami. Może nie tyle co źle tłumaczone, co po prostu dużo literówek jest. Morrowind z niezależnej krainy stało się wkrótce częścią cesarstwa. Generałowie legionów z obawą myśleli o wkroczeniu do Morrowind. Dunmerowie słynni byli ze swojej bitności i fanatyzmu, mającego swoje źródła w długiej tradycji rodowej i umiejętnie podsycanego przez świątynię Generałowie nie dostrzegli jednak politycznej słabości Morrowind, która to słabość cesarz Tiber Septim wręcz mistrzowsko wykorzystał, biorąc pod uwagę osłabienie społeczne i gospodarcze innych prowincji podbitych przez Septima oraz sprawne przyłączenie Morrowind do prawnych i ekonomicznych struktur cesarstwa. Przy niewielkich szkodach dla wszystkich klas społecznych, część zasług w tym procesie należy oddać Trójcy, która prawidłowo oceniła nikłość szans w starciu z cesarstwem. To głównie dzięki niej Morrowind stanęła do pertraktacji jako równorzędny partner, a nie jako pokonany. Należy wspomnieć, że część szlachty z rodu Indoril wolała popełnić samobójstwo niż ugiąć się pod jarzmem cesarstwa. Wraz ze śmiercią swoich przywódców ród ów stracił w okresie przejściowym większość swoich wpływów, przyczyniając się do dalszego umocnienia rodu Hlalu, już i tak bardzo silnego dzięki bliskim kontaktom z cesarstwem. Hierarchowie świątyni jedyną szansę na zachowanie twarzy upatrywali w zdystansowaniu się od wydarzeń politycznych. Od tej pory jedynym celem świątyni Trójcy stało się dbanie o ekonomiczny i duchowy dobrobyt mieszkańców prowincji. No, tak więc generalnie tutaj mamy taką historię ogarniętą. Dostaliśmy też notatki od Haspara. Ja też to przeczytam, bo w sumie to jest fabuła gry, no, co by nie mówić. Poniższe notatki zostały sporządzone przez Hasfata Antabolisa dla Tercariusa Kosadesa. Szósty ród, ród Dagow, bywa czasem nazywany zaginionym rodem. Podczas legendarnej bitwy o Czerwoną Górę jego przywódcy zostają oskarżeni o zdradę i skazani na banicję. Większość członków rodu poległa nieliczni, ocaleni, którzy opowiedzieli się po stronie Wielkiej Rady, zostali wchłonięci przez pozostałe rody. Świątynia głosi, że starożytne zło czające się pod Czerwoną Górą w regionie Dagow Ur to w rzeczywistości przywódcy zaginionego rodu utrzymani przy życiu przez jakąś potężną czarną magię. Inne źródła. Poniższe dzieła traktują o szóstym rodzie i jego upadku. Księgarka Dorisa Darwell w dystrykcie handlowym powinna mieć kilka kopii. Wojna Pierwszej Rady, Święty Nerevar, Nerevar Księżyc i Gwiazda, Prawdziwy Nerevar. Ja tych książek nie będę kupował, nie będę ich... Inaczej, możemy pójść do tej księgarni, ja szybko przejdę przez te książki, ale to w następnym odcinku, bo i tak patrzę na zegar i trwa to wystarczająco zbyt długo. A...
No. Yes, sir? W następnym odcinku będziemy sobie robić zadania dla gildii, głównie dla gildii magów, choć też gildia wojowników też chciałbym trochę posunąć do przodu, głównie dlatego, żeby móc awansować. Aha, jestem nawiedzonym, jedynym spośród tysięcy, przynoszę ci wiadomość, Dagow Urcie wzywa Julius Vandelf. Nie możesz wyrzec się swego władcy. Szósty ród powstał, a Dagow jest jego chwałą. Dagowur? On jest panem i ojcem góry. Śpi, lecz gdy się zbudzi, my też powstaniemy z uśpienia i oczyścimy nasze ziemię z NWA. Dlaczego nie się mu opierasz? W słowach lorda Dagowa każdy przed nim stanie, czy w ciele, czy w prochu. Szósty ród? Szósty ród, uśpiony ród, ród Dagow, ród lorda Dagowa. Prawdziwy ród, do którego należą wyłącznie wierni Dunmerowie, którzy wypędzą wszystkich NWA z naszych ziem. Cieszcie się, nadeszła bowiem pora, by dołączyć do nas. Czerwona Góra będzie wam domem i miejscem, w którym będziecie świadkami jego nadejścia. No, pojawiają się już dziady. Jestem tylko pewien, czy to jest zależne od postępu fabularnego w grze, czy od poziomu, jaki mamy, ale chyba ma z tym do czynienia też w jakiś sposób postęp fabularny, bo dowiedzieliśmy się czegoś o szóstym rodzie, nie? Chodźmy do Kajusa i oddajmy mu te wszystkie rzeczy, które on nam te wszystkie notatki, jakie żeśmy znaleźli u Hasfata. I wróćmy się do Hasfata przede wszystkim. No, Kajus. Hej. How can I help you? No właśnie. Przybywasz, by mówić swoje rozkazy, Julius Vandelfa, może coś czegoś innego. No, rozkazy. Te notatki sporządził Hasfat Antabolis? Doskonale. Nie przypuszczam, aby pracował nad nimi w pocie czoła. Przyjrzę je w wolnej chwili. Na razie mam dla ciebie nowe rozkazy. No dobra. Rzuciłem okiem na notatki, które dał ci Hasfat Antabolis. Wspaniale opisał szósty ród. Niestety jednak nie rzucają żadnego światła na kult nerwalski. Wybierz się do gildii magów w Balmorze, która znajduje się tuż obok gildii wojowników w Balmorze. Niech Szarom gra mózgub. Powie ci wszystko, co wie na temat nerwalczyka. Na pewno czeka cię też jakaś głupia misja. Zrób co ona cię poprosi, gdy uzyskasz informację, zgłoś się do mnie. Szarym gra mózgub. Całkiem bystry jak na orczyce, ma chyba niezdrowy pociąg do mrocznych sztuk magicznych. Ale jest całkiem bystra, ciągle się obawia, że świątynia przyśle po nią swoich ludzi i wpakuje ją na stos. Ma chyba uzasadnione powody. Nerwarajczyk, co to o czym mówi? Niektórzy Dumnerowie wierzą, że sierota i wyrzutek przybysz zrodzony pewnego dnia z nieznanych rodziców zjednoczy kiedyś wszystkie plemiona Dunmerów, wypędzi najeźdźców z Morrowind i przywróci stare prawa i obrzędy mrocznych elfów. Bohater ów będzie nosić imię Nerwarajczyka. Nerwarajczyk ma być wcieleniem zmarłego dawno temu generała i pierwszego członka rady, lorda Indorilla Nerevara. No dobra. Szósty ród. Mój zaufany informator twierdzi, że jest to tajemniczy kult powiązany jakoś z dziwnymi wydarzeniami ostatnich tygodni. Co więcej, mój informator zdaje się być przekonany,
że wydarzenia te mają związek z przepowiedniami nerwaryjskimi. Okej. Okay. Jeszcze coś mi możesz powiedzieć o Hanswacie? Gildia Wojowników w Balmorze zatrudnia go jako trenera. Całe życie spędził w Morrowind, zna więc miejscową ludność. A do tego często rozmawiają z nim tutaj najemnicy. Uważa się za naukowca, szczególnie ciekawią go odwymiarowe ruiny i zabytki. Dobra. Dostaliśmy kolejne zadanie. Arcyszpik zlecił mi porozmawiać z Sharon Gramuzgub z Gildii Magów w Balmorze, Gildia Magów w Balmorze i dowiedzieć się, kim jest Nerevarajczyk, a następnie zameldować się u niego. Najpierw jednak czeka mnie mała misja dla niej. Zaczynam to wszystko rozumieć. Zamiast płacić informatorom gotówką, Gaius Kosady zaświadcza im przysługi w zamian za informacje, jako nowy rekrut w ramach organizacji, to ja faktycznie wyświadczam wszystkie przysługi. Co robić? Przyda mi się mała lekcja pokory. Dobrze, kochani, ja tutaj oczywiście sobie te książki wszystkie, które tutaj które żeśmy znaleźli, nie, od Hanswata, konkretnie tą, tutaj odłożę, bo to waży 3 kg, a 3 kg, moi kochani, to jest całkiem sporo. Ja między odcinkami pójdę do kaldery, trochę pohandluję, porobię może jakieś treningi, aczkolwiek wątpię. Może przygotuję się, chociaż wytrzymałość podniosę, bo to wypada co poziom de facto tą wytrzymałość podnosić. Może spróbuję... Nie spróbuję. W następnym odcinku nie będziemy szli do Gildii Magów, tylko pójdziemy sobie właśnie do Gildii Wojowników. Po pierwsze, aby... Aby wziąć od Hanswata ten klucz, o którym on wspominał, do ruin dwemerowych, które zwiedziliśmy w dzisiejszym odcinku. A następnie, aby udać się do tychże ruin i sprawdzić, co tam dalej jest, się znajduje. Następnie weźmiemy zadania od Gildii Magów, właśnie od Atrys, szefowej Gildii Magów. I trochę porobimy zadań, znaczy wezmę te zadania i porobimy je przy okazji. Przy okazji też porobię zadania dla Gildii Wojowników. A przynajmniej taki mam plan. No dobrze, moi drodzy, ale o tym będę jeszcze mówił później. Ja teraz pójdę na handel. Posprzedaję te niektóre rzeczy, które tam mi się udało zdobyć. No zobaczę, może uda mi się trochę, chociaż z drugiej strony nie ma sensu. Tak czy inaczej, moi kochani, ja bym już z Wandelf, to było Morrowind do następnego odcinka. Na razie, cześć!